Próbujemy się dzisiaj dostać, niedziela, drugi dzień wyścigów, na punkt 5 i 6, ale zobaczcie, jakie tutaj piękne widoczki mamy. Dostanie się na te punkty nie jest wcale takie łatwe. Miałem być tam, ale tam się mieści jedna osoba, bo się musi obracać, tak więc pozdro, będziecie mieli z ziemi relację. Thank you.
szkoda, że ogólnie nie czujecie tego zapachu paliwa całkiem inaczej niż takie normalne, nieprzypalone paliwko wyścigowe. Jest naprawdę spoko. Nagle cudownym sposobem druga osoba się zmieści do kosza. Patrzcie, patrzcie. Nawet tutaj układy, układziki. Dzięki. Jeszcze selfika. Samochody historyczne. Co wam mówił Motokuba już w czwartek, że będzie padało? Nie pada. Zostali już na linii startowej, to wrócili do serwisu, żeby jeszcze zmienić opony na... Przerwy, bo jest pomarańczowe światło. Przez to, że jakiejś pomocy potrzebuje kibic. Podobno osa urządliła. Przypominam, że informacji na bieżąco jest za mało, bo tutaj nie ma zasięgu nigdzie żadnej sieci komórkowej. A. I przypominam, że mamy dzisiaj pierwszy podjazd wyścigowy w niedzielę. Thank you.
suchych warunkach, mieli średnią prędkość 115-120 średnią na trasie, a teraz spadła przy mokrych do 94-95 km na godzinę. Taka różnica. Garbacz wyciągnął. Przypominam, że tam około 2,5 minuty. To jest taki normalny czas na suchy. Proszę Państwa, będziecie tutaj naprawdę bardzo wielką scenę chciał. Dobrze byście z tego opony. Nie wiem, na ile to jest możliwe na... Normalnie na żywo patrząc, to ciary mam i gęsią skórkę, jaką przejechał. Mamy chwilę przerwy, to zobaczcie, ktoś się fajnie kibicuje. Jeśli kogoś tu jeszcze nie było na żywo, to naprawdę warto. To są całe pola, tak jak tam jechałem w czwartek na objazd trasy. Całe pola z kibicami, z kamperami, z namiotami, kiełbaski, grille, piwko. Że atmosfera naprawdę super. Już chyba coś jedzie. Wiąże się już tutaj z jakąś stratą czasową. I teraz spójrzmy, mierzymy czas z dokładnością do tysięcznej sekundy. Jedzie Martynka Jawiską. Jakąś rolę w klasyfikacji ostatecznie rozegrać, więc po prostu wyścigu polskim nie powinny się zgadzać, stąd cztery. Wizują w mistrzostwach Europy w ramach siódmej roku. Dobra, proszę Państwa, nie spodziewamy się na razie. Powinien być teraz Peugeot 205, a nie, to jeszcze Honda. Czyli teraz czekamy na Peugeot. Zaraz ja tutaj nic nie pomylę, Grzegorz, przepraszam, Waldek Kluza w grupie pierwszych, czyli w tej najmocniejszej stawce, więc rodzinny sport. A nie, jeszcze Ośka.
najszybszy kryzys w Polsce, w którym wśród kibiców można było zobaczyć koszulki kibicujemy, który z je robi. No i jak widać, to kibicy robi z powrotem wyschnąć, także czasu mam coś zupełnie inne. Wróciły średnie prędkości do 120 średnio km na godzinę, średniej prędkości. Na drugą część relacji z niedzieli zapraszam na kolejny materiał. Będzie też drugi bieg wyścigowy i trochę pit stopów.
Sponsorem nagrania jest włókina.com, sprzedawca agrowłókin ogrodowych o większej gramaturze, 250 gram. Jest to włókina premium, wieloletnia, przeznaczona typowo do ogrodów, super do ściółkowania. Można nią wysypywać gryz, żwir ozdobny, robić ładne klomby, tak samo zastosować przy ogrodzeniach, żeby nie zarastała trawa. Duża gramatura i filtr UV gwarantują wieloletnie użytkowanie. Jest super na skarpy, przy płotach, ogrodzeniach. Posiadamy również w sprzedaży geowłókninę drogową pod drogi, place manewrowe, parkingi. W dużych gramaturach dowóz do klienta, odbiór osobisty u nas koło Limanowej oraz wysyłka mniejszych ilości. Posiadamy duże stany magazynowe, tak więc nie trzeba czekać długo na zamówienia. Włókniny sprowadzamy bezpośrednio od producenta z Belgii, ale posiadamy polskie badania oraz bardzo dużo pozytywnych opinii. Nasza agrowłóknina bardzo dobrze przepuszcza wodę, nie strzępi się przy cięciu, tak więc zapraszamy do składania zamówień.